Na targach jest wszystkie maszyny, które są związane z obróbką metali, a więc tu są i obrabiarki, maszyny do gięcia blach, maszyny do cięcia, urządzenia do kontroli jakości obróbki. To są takie małe targi, ale one mają przeszło 1000 metrów powierzchni. One się nazywają Control Stone. To są w tej grupie notabene targi najstarsze. No i targi druku 3D, a więc drukarki drukujące nie tylko z tworzyw sztucznych, ale drukujące również z metalu, a więc drukarki mające już przeznaczenie czysto przemysłowe. Są również roboty przemysłowe i sądzę, że ten trend tutaj będzie wyraźny, bo przemysł światowy wykorzystuje coraz więcej robotów. Firma Yaskawa to japońska firma istniejąca na rynku od 100 lat, w Europie od lat 40. Jako Yaskawa Polska spółka z o.o. od 2 lat. Zajmujemy się robotyką przemysłową i techniką napędową. W tym roku na targach Stone Robotics prezentujemy cele do zgrzewania punktowego. Kompleksowe podejście, 80% komponentów to produkcja Yaskawa, roboty Yaskawa, zgrzewadło Yaskawa, obrotnik, system do podawania nakrętek. Wierzymy, że pokazywanie działających rozwiązań ma sens. W ofercie firmy ITA znajdują się urządzenia pomiarowe, zaczynając od prostych urządzeń ręcznych, poprzez urządzenia zautomatyzowane, skanery, tomografy, urządzenia do badania momentu, siły, więc mamy pokrycie właściwie całej metrologii przemysłowej. Na targach prezentujemy urządzenia optyczne. Są to proste mikroskopy, ale są to też zaawansowane skanery, ale nie zapominamy też o pomiarach stykowych. W związku z tym możemy pokazać też na naszym stoisku maszynę stykową, współrzędnościową oraz profilometr i konturograf. Nasze urządzenia są coraz częściej wykorzystywane w środku procesu produkcyjnego, w liniach produkcyjnych. Jest to zauważalna tendencja i widzimy w tym bardzo duży potencjał. Na targach prezentujemy maszyny drukujące w różnych technologiach, od spieku proszków poliamidowych, spieku proszków metali, po systemy wytłaczające materiały termoplastyczne i żywice światłoutwardzalne. Chciałam zaprezentować maszyny firmy Sintratec, to jest nasza nowość, natomiast jesteśmy bardzo dumni z tego, że urządzenie już w pierwszym dniu otrzymało nagrodę dla najlepszego produktu targów 10. edycji Dni Druku 3D. Urządzenia są o tyle ciekawe, że jest to pierwsze budżetowe rozwiązanie w technologii SLS. Do tej pory były to maszyny produkcyjne. Bardzo często spotykaliśmy się z zapytaniami o maszyny do jednostkowych wydruków albo krótkich serii. I to pierwsze takie rozwiązanie, które prezentujemy właśnie tutaj na targach. Stoimy teraz przy stoisku, które prezentuje robota TP80. Jest to najszybszy picker na świecie. Jest w stanie wykonać ponad 200 cykli na minutę. Jego nominalne obciążenie to 0,5 kg, maksymalne 1 kg. Możemy go stosować do różnego typu aplikacji. Jesteśmy obecni w około 30 różnych rodzajach gałęzi przemysłu. Natomiast oferujemy go w wersji standardowej, jak i w wersji o podwyższonej szczelności, wersja HE. Ta wersja jest również dostępna dla robotów 6-osiowych. Na naszym stoisku prezentujemy szybko złącza do wszelkich zastosowań. Skupiamy się na złączach gazowych, dedykowanych do skrężonego powietrza, zarówno do takich punktów już standardowych, odbiorczych, jak i też złącza bardziej zaawansowane i też multizłącza, gdzie można skrężone powietrze łączyć z połączeniami elektrycznymi, jak i hydraulicznymi. Nasza firma była zawsze postrzegana jako producent wysokojakościowych rozwiązań. Rozwiązania są innowacyjne, bardzo wytrzymałe i odporne na ciężkie, przemysłowe użytkowanie.